nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły. Jest to chwila równie ważna jak dla Was, Waszych rodziców i równie przeżywamy. Cieszymy się jednocześnie, coś w nas tam się zmienia. Coś nas porusza i chcę, nie będę dużo dzisiaj mówić, to już nie czas, zresztą sądzę, że przynajmniej prawie wszystko to, co mieliśmy do zrobienia, cech wychowawczych, to zrobiliśmy. W każdym razie chciałam powiedzieć, że żal nam, ale jednocześnie bardzo się cieszymy, że, bo takim waszym celem było, żeby skończyć szkołę i odejść, ale żal nam. I chciałoby się was jeszcze zatrzymać. Jeszcze może przynajmniej na tyle samo, ale sądzę, że szkoła wasza, nasza, zawsze będzie jednak waszą szkołą. Czyli zawsze dla was będą otwarte i myślę, że tak jak zamierzacie spotkać się na przełomie września, października, inaczej skończycie na szkołę, na nas i my również może i na was, bo na pewno jeszcze większe zmiany przez ten krótki okres was zajmą. Życzę w imieniu własnym i całej dyrekcji, wszystkich nauczycieli, aby wasze plany życiowe toczyły się tak, jak zamierzacie, abyście wszyscy, którzy wybierają się na uczelnię, żebyście otrzymali tam miejsce, indeks. Będziemy zresztą trzymać za was kciuki, jak zawsze. Jak zawsze. Chciałam też powiedzieć, że były różne chwile i takie radosne i piękne dla każdego z was. Były to w innym czasie, ale też chciałam powiedzieć, moi drodzy, że nie byłoby tych wspaniałych chwil, gdyby może wcześniej nie było chwil, no może bardziej przykrych, a może trochę tej goryczy, tak jak tutaj wasi koledzy mówili. Właśnie takie jest nasze życie, ale najważniejsze jest, nieważne nawet w jakim czasie, aby cele szlachetne zawsze były dla was dostępne. I moi drodzy, tak na zakończenie. Prezydent Stanów Zjednoczonych, zapewne go znacie, Lincoln, kiedyś powiedział w rozmowie z przyjaciółmi, kiedy go zapytano, co to znaczy być wielkim człowiekiem. Więc odpowiedź jego, myślę, że znacie, bardzo głęboka, filozoficzna i mimo, że XIX wieku to jednak nadal aktualna. Człowiek wielki to taki, który potrafi sięgnąć dzień. Mój komentarz. Nie patrzcie tylko w obłoki. Nie patrzcie ponad ziemię. Patrzcie również na tych, którzy są wyżej. Tego wam życzę. Gorąco dziękuję wychowawcom. Gorąco dziękuję wychowawcom, wszystkim nauczycielom za pracę włożoną w waszą edukację wychowawczo-dydaktyczną. Gorąco dziękuję rodzicom za wspomaganie nas w naszej pracy. Wam życzę wszystkiego najlepszego. Ale jeszcze przedtem chciałabym, może jeszcze dodam, że nie ma tutaj na sali żadnego absolwenta, jakiegoś absolwenta, który by nie miał powodu, aby wyjść z podniesioną głową i z radością ze szkoły. I każdy z was osiągnął swój cel. Myślę, że każdy z was powinien wychodzić z wielką satysfakcją. A to, że może jeszcze nie wszystko się dopełniło, to przecież nasze życie dopiero rozpoczyna się. I tak jak powiedziałam, wszyscy osiągnęliście naprawdę wiele, ale myślę, że na szczególną taką pochwałę zasługują dwie wasze koleżanki. Kasia Klimek i Sylwia Brzozowska. A dlaczego? Dlatego, że na szczególne podkreślenie
ja również dla Was przykładem. Kasiu, chciałam, pragnę wręczyć w imieniu